umiesz szczepić drzewka, zaszczep w młodzieży umiłowanie do przyrody. To hasło przyświecało kolejnemu projektowi transgranicznemu, jaki zrealizowało gimnazjum w Strumieniu. Ekoodpowiedzialni stali się po projekcie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele ze Strumienia i czeskiego Szanowa. Ten projekt czwarty, który nazwaliśmy Ekoodpowiedzialni, realizujemy poprzez działania różnego rodzaju badawcze. Młodzież uczestniczy w różnego rodzaju grupach projektowych. Natomiast to, co jest tutaj za nami, to jest taka kwintesencja, która ma spajać zarówno stronę polską, jak i czeską. Namacalny efekt kilkumiesięcznej pracy grup projektowych. Młodzież badała niską emisję, obliczała oszczędności wynikające z racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i wody oraz badała wodę używając nowoczesnego pH-metru. Działania prowadzono wspólnie z czeskimi kolegami. W nagrodę za trud przed gimnazjum stworzono siłownię zewnętrzną. Chyba wszystkie ćwiczenia, jakie by tu mogły być, wszystko można wykorzystać. Na tym sprzęcie można ćwiczyć na przykład kondycję, na przykład biegać, na przykład jak masz całą kondycję, to można też sobie poświęcić biegi. Myślę, że tu będzie miejsce spotkań. Dbamy wszyscy o zdrowie, więc myślę, że to będzie takie właśnie specjalne ku temu miejsce. Chcemy, żeby to stanowiło taką kompatybilną część razem z boiskiem, czyli taką część, do której można przyjść całą rodziną. Ojciec może grać w piłkę, mama tutaj może, prawda, z dzieckiem pospacerować, poćwiczyć. Myślę, że to będzie takie naprawdę wspaniałe miejsce rodzinne. W ogrodzie wszystko zorganizowano tak, by było jak najbardziej ekologiczne. Zamontowano lampy solarne, szkoła zakupiła kosze na odpady segregowane, system oświetlenia szkoły unowocześniono, montując czujnik ruchu. Jednak przede wszystkim szkoła wyrabia codzienne, proekologiczne nawyki. Hanna Bokeszbacza, portal OX.pl.